Arnold lubi bawić się woskiem. Ma 750 gramów wosku i chce z niego zrobić kredki świecowe i świeczki. Na każdą kredkę Arnold potrzebuje 15 gramów wosku, a na każdą świeczkę C gramów wosku. Zgodnie z powyższym, liczba kredek X i świeczek Y, jakie Arnold może wykonać, jest ograniczona. Ograniczenie to przedstawione jest na poniższym wykresie, czyli tu mamy wykres, na osi poziomej mamy kredki X, na osi poziomej świeczki Y, no i tu jest obszar, który liczby kredek i świeczek, który spełnia warunki właśnie, że nie może przekroczyć 750 gramów wosku. Przyjrzyj się temu wykresowi i odpowiedz na pytanie, ile wosku potrzeba na jedną świeczkę. Innymi słowy, ile wynosi C? No i pytanie drugie, czy Arnold zmieści się w limicie, robiąc 20 kredek i 10 świeczek? Czy zacznijmy od pytania drugiego, bo ono jest chyba prostsze. No, co to jest, gdzie jest punkt, który odpowiada 20 kredkom i 10 świeczkom? No to jest punkt o współrzędnych 20-10. 20 pierwsza współrzędna, 10 druga, no bo na poziomej osi mamy kredki, na pionowej świeczki. Czyli tak, 20, 10. Aha, czyli to jest punkt 20, 10. No i wobec tego leży on w obszarze dopuszczalnym, w obszarze, który ilości możliwych ilości kredek i świeczek, tak, aby nie przekroczyć 750 gramów wosku. Czyli wobec tego tak, odpowiedź jest tak, zmieści się w limicie. No dobrze, a teraz spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, ile na każdą świeczkę potrzebuje wosku. Więc tak, no zastanówmy się tutaj nad tym rysunkiem. Jeżeli powiedzmy... No może spróbujmy napisać tę nierówność. Może to się wtedy stanie jasne. Czyli tak, no zapiszmy. Skoro na kredkę X potrzebuje 15 gramów wosku, czyli 15 na jedną kredkę, a zrobi X kredek, to razem potrzebuje tyle wosku. Czyli to jest wosk na kredki. Wosk na kredki. No dobrze, teraz wiemy, że na świeczki potrzebuje C, no i jeżeli zrobi Y, to jest wosk na świeczki. No i wiemy, że w sumie, prawda, w sumie nie może przekroczyć 750 gramów, no bo razem ma 750 gramów. Czyli to jest nierówność, która opisuje sytuację Arnolda. Teraz tak, no, co to jest za prosta? No ta prosta to jest, prawda, ogranicza ten obszar pewnie wosku 750, a tu już jest więcej wosku, prawda? Bo jeżeli tutaj w tym obszarze robi więcej kredek, więcej świeczek, jasne jest, że wtedy zużywa tutaj więcej wosku. Wobec tego ta prosta tutaj, ona jest dana równaniem 15x plus cy równa się 750. To jest równanie tej prostej. Dobrze, i teraz chcemy się zapytać, jak znaleźć to C. A no popatrzmy, że ta prosta przechodzi przez takie charakterystyczne punkty. Na przykład ten charakterystyczny punkt, tak, to jest dla x równego 0. Czyli popatrzmy, jeżeli x jest 0, czyli punkt 0, no i wtedy możemy z wykresu odczytać, że punkt 0,25, czyli pierwsza współrzędna 0x równe 25, no leży na prostej, prawda? Leży prostej. No zatem współrzędne tego punktu spełniają nasze równanie, czyli c razy 25, prawda? X jest 0, czyli tutaj nie mamy nic, równa się 750. Aha, no to z tego równania możemy wyliczyć C. No, czyli C to jest 750 podzielić przez 25 i to jest 75 przez 25 to jest 3, czyli to jest 30. A więc C jest 30, wobec tego na jedną świeczkę potrzebuje 30 gramów wosku. Czyli tu jest 30. Czyli to jest 30 i tak sprawdźmy może nasze rozwiązanie. C jest 30 i tak